Zanim popłynie z naszych kranów, pokonuje długą drogę naszpikowaną różnego rodzaju badaniami. Gdy choć jeden wskaźnik odrobinę wykracza poza normę, uruchamiana jest cała procedura wyjaśniająca. Ma być czysta i zdrowa, no i oczywiście bezpieczna. Dlaczego? Ano dlatego, że dzięki niej żyjemy, z niej się składamy i jej potrzebujemy. W zabrzańskich wodociągach wiedzą o tym doskonale. Woda w Zabrzu jest bardzo bezpieczna. My dbamy o nią na bieżąco. To, żeby była bezpieczna, to jest tak naprawdę praca nieustanna naszych ludzi, którzy codziennie robią wszystko, żeby tak było. Bezpieczna to znaczy bezpieczna pod kątem ciągłości dostaw i jej parametrów hydraulicznych, ale też bezpieczna pod kątem jakości, czyli Zabrzanie mogą być pewni, że pijąc naszą wodę na pewno będą zdrowi i to, że ona jest dostępna po odkręceniu kranów. To jest niesamowicie istotna sprawa. Głównym zadaniem zabrzańskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji jest zapewnienie ciągłości dostaw wody dla około 170 tysięcy mieszkańców miasta zajmującego powierzchnię 80 km2, a także odbiór ścieków oraz ich oczyszczanie. Swoją działalność prowadzi na 496 km sieci wodociągowej i 426 km sieci kanalizacyjnej. Ponadto spółka eksploatuje 5 studni głębinowych, 52 przepompownie ścieków, a także 2 oczyszczalnie ścieków, ale po kolei. Zaczynamy oczywiście od sprawy najważniejszej, czyli od bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo wody, jak gdyby, to też jest nie tylko jakość tej wody, ale także jak gdyby dostawa i ciągłość dostawy tej wody dla miasta Zabrze. My jesteśmy w takim położeniu, że własnej wody mamy około 55%. Pozostałe są różne inne źródła z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, czyli razem jak gdyby można powiedzieć, że Zabrze zaopatrywane jest z 5 różnych miejsc. Jest to bezpieczeństwo dosyć fajnie rozlokowane w Zabrzu, ponieważ no, w przypadku awarii bądź jakichś trudności technicznych z dostawy z jednego źródła jesteśmy w stanie zabezpieczyć tą wodę z pozostałych. Większość wody jest to woda głębinowa, tak jak nasze dwa ujęcia zabrzańskie, SUW Mikulczyce i SUW Grzybowice. Z strony GPW też są dwa ujęcia głębinowe, ale także powierzchniowe. To właściwie można powiedzieć dzielnice Zabrza Południowego, czyli od centrum w stronę południa plus Zaborze, to właściwie to jest woda powierzchniowa, ona jest miękka. Woda ma płynąć z naszych kranów i już, przecież za nią płacimy. Z takiego założenia wychodzi każdy jej odbiorca i słusznie, lecz trzeba pamiętać, że musi to być produkt najwyższej jakości. Żeby mogła płynąć bez przerwy, musi posiadać wiele zabezpieczeń, czyli dodatkowych ujęć. Jesteśmy w stanie zabezpieczyć wodę z innego miejsca, przesłać ją w miejsce, gdzie jest po prostu awaria, niedobór tej wody z innego źródła. Oczywiście to będą inne parametry techniczne, no bo ciśnienie może troszeczkę spaść, ale ta woda po prostu będzie. Patrząc na to, co się dzieje teraz, choćby za naszą wschodnią granicą, jest to dosyć istotne, bo wyeliminowanie jednego źródła wody w mieście powodowałoby brak wody w całym mieście, a w tym momencie jesteśmy w stanie, myślę, że zabezpieczyć wodę o mniejszych parametrach technicznych w różnych punktach miasta, ale ta woda po prostu będzie. Sprawdźmy zatem, w jaki sposób woda jest badana i co jest brane pod uwagę. Żeby sprawdzić, czy woda jest bezpieczna dla odbiorcy, prowadzimy tak zwany monitoring kontroli wewnętrznej, czyli badamy przez nasze akredytowane laboratorium parametry i fizykochemiczne, i mikrobiologiczne wody, żeby spełniała wszystkie parametry, które są ujęte w rozporządzeniu ministra zdrowia. Ponadto z kontroli zewnętrznej woda badana jest również przez akredytowane laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gliwicach. Woda może ulec skażeniu bardzo szybko. Jakie zagrożenia pojawiają się najczęściej? Ponieważ mamy wodę przede wszystkim z ujęć głębinowych, woda nie ma tutaj dużego niebezpieczeństwa skażenia, bo woda głębinowa ma tutaj tą własność, że jest bardzo czysta, bezpieczna już od samego ujęcia. W niewielkiej ilości tylko z jednego ujęcia uzdatniamy mangan i żelazo, czyli to są czynniki, które nie są niebezpieczne dla zdrowia. Więc jeżeli mamy tutaj mówić o jakimś niebezpieczeństwie, to ewentualnie woda może zmienić swoje parametry już na przesyle, czyli w wodociągu, a największe niebezpieczeństwo ewentualnie może stwarzać już w samej instalacji wewnętrznej u odbiorcy. Ze względu na stare instalacje, na materiał, z którego jest instalacja zmontowana. Niemniej jednak także na całym długości przesyłu, czyli od ujęcia podawana do sieci oraz rurociągu, te badania są wykonywane w tak zwanych punktach zgodności. Czas płynie podobnie jak woda z kranu i nie zastanawiamy się, jaką wcześniej przeszła procedurę, a poprzeczka, jak się okazuje, postawiona jest bardzo wysoko.
Uzdatnianie, dystrybucja i plan bezpieczeństwa wody to pojęcia, które czas najwyższy wyjaśnić. U nas w Zabrzu, w wodociągach zabrzańskich, siłą rzeczy skupiamy się na naszej infrastrukturze krytycznej, czyli na całym systemie uzdatnienia i dystrybucji wody. Począwszy od studni głębinowych, stacji uzdatniania, przez sieć wodociągową, przyłącze, a nawet po instalację do kranu, tam gdzie wodę pobiera klient. Od wielu lat nasze przedsiębiorstwo prowadzi działania skupiające się głównie na trzech takich głównych elementach, z którego składa się to bezpieczeństwo wody, czyli zapewnienie ciągłości dostawy wody, zapewnienie odpowiedniej jakości wody, jak również odpowiedniego ciśnienia tej wody. Jeżeli chodzi o całościowe bezpieczeństwo tych urządzeń wodociągowych, oczywiście zależy to również od czasu, w których te urządzenia pracują, czyli czy mamy tak zwany czas spokojny, czas pokoju, czy mamy tak zwane warunki specjalne pracy tych urządzeń, czyli na przykład stan wojny lub ataku terrorystycznego. W obydwu tych przypadkach prowadzimy niezależne jak gdyby procedury dotyczące i pracy tych urządzeń w czasie pokoju i pracy w warunkach specjalnych. Gdy mamy czegoś pod dostatkiem, nie zdajemy sobie sprawy, co by się działo, gdyby tego nie było. Tak jest z wodą. Każdy z nas powinien sobie zadać pytanie, ile wody zużywa niepotrzebnie w czasie kąpieli, mycia samochodu czy podlewania ogródka. Tymczasem dane są zatrważające. Jak podaje Klub Ekologiczny Gaja, 60% ludności świata cierpi niedostatek z powodu braku wody. Rezerwy słodkiej wody stanowią zaledwie 2,5% całej ilości wody na świecie, przy czym zaledwie połowa z tego jest zdatna do picia. Niedobory wody stają się jednym z największych zagrożeń XXI wieku. Prawie miliard ludzi nie ma dostępu do czystej wody pitnej, a 2 miliardy 600 milionów ludzi na świecie nie ma podstawowych warunków sanitarnych, takich jak na przykład toalety. Tymczasem ze względu na rozwój cywilizacyjny zapotrzebowanie na wodę szybko rośnie. W ciągu najbliższych 40 lat zużycie wody w samym rolnictwie zwiększy się o 20%. Jednocześnie szacuje się, że do 2050 roku 1/4 ludzi będzie żyła w krajach dotkniętych chronicznym lub powtarzającym się niedoborem wody. Żyjąc w Europie, przynajmniej na razie, nie musimy się martwić o brak wody. Jej dostatek sprawia, że stawiamy sobie coraz wyższe wymagania. W 2020 roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę dotyczącą jakości spożywanej wody. W tej dyrektywie położył nacisk na jakość wody, na materiały stosowane do urządzeń wodociągowych, jak również na ocenę ryzyka pracy tych urządzeń w różnych warunkach. Postawiliśmy sobie pewne bariery i zastosowanie barier ochronnych, żeby zminimalizować to ryzyko. Na dzień dzisiejszy wszystkie ryzyka związane z tymi urządzeniami w wodociągach zabrzańskich są na poziomie akceptowalnym, czyli wszystko jest bezpieczne. Istnieje przysłowie, że najedzony nie zrozumie głodnego, ale uświadamianie, przekazywanie danych, obrazowanie pewnych sytuacji powinno go jednak uwrażliwić. Przypomnijmy zatem, że przyczyną wzrastającego deficytu wody są nie tylko zmiany klimatu, ale i działania ludzi. W Afryce problem deficytu wody zaostrza niekontrolowane rozrastanie się stad bydła, erozja gleb spowodowana rujnującymi praktykami rolniczymi, czy wypalanie sawanny, karczowanie lasów, podpola i pastwiska. W Azji Środkowo-Wschodniej deficyty wody związane są m.in. z rabunkową wycinką lasów i eksploatacją gleb na potrzeby rolnicze. Przesuwanie się stref klimatycznych i opadów sprawi w przyszłości, że w Australii opady deszczu będą trafiać do oceanu, a nie jak do tej pory na południową część kontynentu. Pustynnieje basen Morza Śródziemnego i Europa, w której, przypomnijmy, problemu braku wody na razie nie ma. Możemy z niej korzystać bez żadnych ograniczeń i obaw, ponieważ jest kontrolowana. I pytanie najważniejsze. Czy możemy pić wodę z kranu? Jak najbardziej. Jestem tutaj propagatorką picia wody z kranu, ponieważ nasza woda naprawdę bezpieczna i myślę, że tutaj nasza promocja firmy też na tym polega i gdzie tylko możemy, tą wodę propagujemy i podkreślamy, że jest bezpieczna i zdrowa dla odbiorcy. Od pokoleń nasze mamy mówiły nam: szanuj chleb. Pomyśl, ile ludzi pracować musi nad tym, aby powstał właśnie ten bochenek. Czyż z wodą nie jest podobnie? Więc zanim wylejesz niepotrzebny litr, dobrze się zastanów, bo bez niej byś nie przeżył.